Zabiel jak nowa. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Paulina Koziejowska. Rozpoczynamy Dziewczyny z Fortuną. No i już widzicie, że pierwsza zagadka jest przed nami i pierwszą stówę może w tym momencie już wygrać pierwsza osoba. A w kopercie łatwe hasło. Szukamy czegoś w kuchni na literę M. Jeżeli ktoś ma pomysł, to już teraz kręci gwiazdka 7303 albo 704-304-303. Można już trafiać do studia. Ja przypominam zasady programu. W naszym programie mogą wziąć udział osoby, które mają ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możecie się zgłaszać dzwoniąc właśnie pod te wskazane na dole ekranu numery. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz jak najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasze numery. Szczegóły znajdziesz w regulaminie, a jeżeli zgłosisz się i trafisz na otwartą linię, zostaniesz połączony z moim studiem, a zdobędziesz nagrodę, jeżeli udzielisz prawidłowej odpowiedzi na antenie. Więcej informacji na 388 telestronie czwórki. No i ja już jestem przygotowana, żeby usłyszeć pierwszą osobę. Może to się okazać, że będzie to już telefon od zwycięzcy. To łatwe hasło. Podkreślam, łatwe hasło w kopercie. Szukamy w kuchni czegoś na literę M, więc ja bym teraz radziła po prostu pierwszy swój pomysł, jaki przychodzi wam do głowy, sprawdzić. Może się okazać, że będzie to pomysł z koperty. Wtedy pierwszą stówę oddam w dzisiejszym programie. Radzę się pospieszyć, no bo tutaj z każdym telefonem mogę usłyszeć rozwiązanie. I dzień dobry, może się uda. Poproszę odpowiedź. Miska. Zapiszę miskę, ale powiem tak, kiedy tę zagadkę grywamy, no to zwykle chodzi o produkty spożywcze. I dzisiaj jest tak samo, więc zapomnijmy o sprzętach. Dobrze, że ten sprzęt na początku się pojawił, bo od razu już wyjaśniliśmy tutaj, przybliżyliśmy tutaj tę zagadkę, no bo już wiemy, że nie będzie to żaden mikser ani malakser, no bo też takie odpowiedzi mogły się pojawić. Więc dobrze, że ten sprzęt się pojawił. Wiemy już, że chodzi o produkt spożywczy. Także jesteśmy dużo, dużo bliżej rozwiązania. Także dziękuję panu bardzo za ten telefon. No i proszę teraz kombinować dalej. Zapraszam pana do dołączenia tutaj z innym pomysłem. Także już wiemy, że produkt spożywczy. Jak komuś chodziły jeszcze jakieś sprzęty po głowie, to tutaj musimy zmienić myślenie, musimy pomyśleć o czymś innym. Dzień dobry, witam serdecznie. Halo, poproszę odpowiedź. Ojej, co to, jakaś dyskoteka przez moment się zrobiła w naszym programie. Myślałam, że będzie wesoło, że tutaj... A to tutaj reżyser mówi, skoro już tak się klubowo zrobiło, to on też dyskoteką zaatakuje. No myślałam, że już tutaj przyjdzie do nas reżyser i inne osoby, które są tutaj u nas w pracy i jakiś klimat taki zrobimy. A reżyser mówi, że nie, że on teraz jest tutaj w pracy i on nie może się bawić. No niestety, no zgadza się, jesteśmy w pracy, no ale tutaj wy się możecie bawić, a na pewno będzie wam się lepiej dzisiejszego na przykład wieczoru bawić, jak wygracie 100 zł. Witam serdecznie, poproszę o odpowiedź. Morela. Bardzo dobry pomysł, jeszcze nie z koperty. Ale dobrze, słuchacie. Widzę, że wiecie już, że chodzi o produkty spożywcze, a nie o jakieś tam sprzęty, tak jak miska. Także bardzo dobry pomysł, dziękuję za ten telefon i czekam na kolejne pomysły. Więc jeżeli ktoś myślał o Moreli, no to już wiadomo, odpada. A jesteśmy z każdym tutaj telefonem bliżej rozwiązania zagadki. Tak jak mówię, proste hasło w kopercie, więc w każdej chwili może być po zagadce. No i ciekawa jestem, czy z trzecim telefonem się uda. Przypomnę numery telefonów, co zrobić, żeby tutaj trafić do studia. Telefon komórkowy, gwiazdka 7303, telefon stacjonarny 704-304-303. No i uwaga, kto następny, kto z kolejną propozycją? Komu do głowy na początek przyszło coś innego? Bo to najlepiej jest tego typu zagadkę w ten sposób rozwiązywać. Pierwsze skojarzenia są najlepsze. Witam serdecznie, poproszę o odpowiedź. Dzień dobry, masło. Bardzo dobry pomysł. No pewnie, co to za kuchnia bez masła? W każdej kuchni masło musi być. No ale jeszcze nie u nas w kopercie. U nas w kopercie jest coś innego, ale dobrze myślicie, już tutaj produkty spożywcze się pojawiają, także bardzo mnie ta informacja, ten każdy tutaj telefon jest w stanie ucieszyć. No i najbardziej mnie ucieszy, jeżeli będzie to telefon tutaj z hasłem z koperty. 100 zł, przypominam, walczymy za proste hasło. Dzień dobry, witam, poproszę odpowiedź. Halo. Dzień dobry. 3, 2,
Jeden. No niestety nie udało się. Powiem tak, jeżeli wybieracie numer, to już musicie mieć gotowy pomysł. No chyba, że ktoś po prostu chciał sprawdzić, czy można dostać się do studia. No to tak, można się dostać. To teraz zapraszam tę osobę z pomysłem, dobra? To już sprawdziłeś, czy można trafić do studia. Można, więc teraz warto, żebyś trafił tutaj jeszcze raz, ale z jakimś produktem spożywczym na literę M. Wtedy duża szansa na to, że wygrasz 100 zł, bo mamy proste hasło w kopercie. Do studia łatwo się dostać. A tutaj już dwie odpowiedzi mam zapisane. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam. Poproszę odpowiedź. Mango. Może być, oczywiście, że tak. Ale jeszcze nie z kopertki. Także dobra informacja. Jeszcze 100 do wygrania. A reżyser ma jakąś lepszą jeszcze informację. No jaką masz? A mówi, że niech będą 200 do wygrania. No to rzeczywiście, zdecydowanie dwa razy lepsza informacja. Reżyser nam podwoił stawkę, także 200 zł teraz walczymy. Kto miał inny pomysł niż morela, masło i mango? Teraz niech wybiera numer, niech kręci szybko, bo 200 zł. Może właśnie w tym momencie dobrym reżyser podwoił tę stawkę, bo może właśnie usłyszę rozwiązanie. Także pierwsze skojarzenia, kuchnia, produkt spożywczy, litera M to... Dzień dobry, witam serdecznie. Poproszę odpowiedź. Mąka. Bardzo dobry pomysł, ale jeszcze 200 zł nie mogę oddać. Także 200 zł zostaje u nas. No i jeżeli ktoś kręcił z innym pomysłem, to teraz ma szansę wciąż do wygrania pieniądze. Ale zobaczcie, bardzo tutaj ciekawe. No też tak samo jak masło. No w każdej kuchni mąka powinna być, prawda? Zgodzicie się ze mną. To są proste hasła i w kopercie też naprawdę jest proste hasło. Także jeżeli będziecie nie kombinować, tylko właśnie tym tropem tutaj podążać, co osoby, które trafiają do nas do studia, to za chwilę będzie po zagadce. I przypominam, że 200 zł będzie można wygrać. I po Popatrzmy na tablicę, dobrze? To naprawdę łatwe są hasła, czyli to oznacza, że słuchacie mnie, nie podajecie tutaj żadnych egzotycznych rzeczy, mało znanych, takich jakichś wydumanych. No nie podajecie też poza właśnie tym pierwszym telefonem już sprzętów, no bo wiecie, że chodzi o produkt spożywczy. Także to jest dobry znak, jeżeli o tę zagadkę chodzi. Zagadka, moi drodzy, rozgrzewkowa, także za chwilę będzie już po niej i radzę się pospieszyć. Dzień dobry, witam serdecznie. Halo, dzień dobry. Poproszę odpowiedź. Mąka. Proszę pana, mąka już była, ale w tle chyba jakiś dzidziuś płakał, prawda? To pan najprawdopodobniej nie usłyszał, że już ta odpowiedź padła. No niestety, słuchajcie, w przypadku tej zagadki to sytuacja zmienia się z sekundy na sekundę i tutaj trzeba być bardzo czujnym, trzeba być bardzo uważnym i po prostu obserwować, co tutaj się na tej mojej tablicy dzieje, bo zobaczcie, jeszcze przed momentem tej mąki nie było, być może pan się za chwilę zajął czymś innym, pomyślał o tej mące i dopiero potem zaczął wybierać numer telefonu, a mąka się przed momentem pojawiła. Także przypomnę, jakie tutaj produkty spożywcze już na tablicy są. Morela, masło, mango i mąka. Te cztery produkty są już wykluczone, więc może twojego pomysłu nam brakuje. Oby to był pomysł warty 200 zł. Oby to był pomysł warty 200 zł. Także uwaga, cały czas słuchamy, cały czas obserwujemy, co tutaj się dzieje. Ja będę przypominać, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Poproszę odpowiedź. Mak. Dobry pomysł, ale jeszcze nie z kopertki. Także mak wędruje tutaj na tablicę, no i czekamy dalej. Cały czas dobra informacja. 200 zł czeka, 200 zł czeka i się doczeka. Doczeka się może z tym telefonem. Przypomnę numery. Gwiazdka 7303 komórka, a telefon stacjonarny 704-304-303. Uwaga, widzicie już, co na tablicy jest, prawda? Także czego tutaj tam jeszcze brakuje? Brakuje. Być może twojego pomysłu nam tutaj brakuje. Znaczy, ktoś wymyślił tutaj, prawda? Coś jeszcze innego niż morela, masło, mango, mąka i mak. Ktoś pomyślał o czymś innym. A jeżeli nie masz pomysłu, no nie wiem, wyleciały ci wszystkie produkty spożywcze na M z głowy, to do kuchni zapraszam. Dzień dobry, poproszę odpowiedź. Marakuja. Nie było, zapisuję, ale czy marakuja to jest takie rzeczywiście proste hasło tak do końca? No wiemy oczywiście, co to jest marakuja, prawda? Ale czy w każdej kuchni ta marakuja jest w tym momencie?
Nie, no raczej w niewielu myślę. U mnie nie ma marakuji. Szkoda. Mówię, że raczej powinniśmy iść tropem jak mak, mąka, czy raczej to mango, no, które jest bardziej znane, prawda, niż marakuja. Zdecydowanie częściej jemy, no i w większej ilości kuchni można znaleźć mango. Także tym tropem podążajmy. Marakuja, dobrze, że ten pomysł się pojawił, no bo już powiedziałam, że trochę za wyszukany, więc dalej, jeżeli ktoś chce sprawdzić swój pomysł, jeżeli jest to produkt spożywczy na literę M, to ja zapraszam oczywiście z każdym pomysłem tutaj do studia, tylko taka rada ode mnie, że bardziej na przykład tym tropem mak podążajmy, dobrze? Także wtedy będzie większa szansa na wygranie 200 zł, no bo właśnie walczymy już o 200, nie o suwę, reżyser podwoił nam stawkę, 200 zł do wygrania. Także kto po te 200 zł sięgnie, no to dzisiaj się uśmiechnie, prawda? A reżyser mówi, że dla widzów zrobi wszystko, że jest po stronie widzów. Ja też jestem oczywiście po waszej stronie. Tutaj no wszyscy jesteśmy po waszej stronie i dlatego dużo zagadek przygotowaliśmy, dlatego włożyliśmy do koperty proste hasło. No i teraz zobaczymy, kto po prostu pierwszy wpadnie na ten pomysł. Powiedziałam, że jeżeli nie macie pomysłów, co tam w tej kuchni jeszcze może być na literę M, to może po prostu przespacerujcie się tam. Rozejrzyjcie się i coś może wam do głowy przyjdzie, bo nieraz tak jest, że jak na poczekaniu coś tam mamy wymyślić, że w kuchni na literę M produkt spożywczy, to mamy pustkę w głowie, prawda? Albo już jesteśmy zasugerowani tymi propozycjami, które już na tablicy są. Często tak jest, że już teraz myślimy produkt spożywczy, kuchnia litera M, no już myślimy właśnie masło, mango, mąka i nic innego, że nam nie przychodzi do głowy. Nie no, coś tam jeszcze jest, o czymś żeśmy zapomnieli. Na przykład zobaczcie, ta mąka już dwa razy została wypowiedziana. I dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Dzień dobry. Marchew. Dobry pomysł, ale jeszcze nie marchew. Jeszcze nie marchew, ale dobrym. Zdecydowanie lepszy pomysł niż ta marakuja. Prawda? Tak myślę, że zgodzicie się ze mną. Także sprawdzamy każdy pomysł. Wróciliśmy, może powiem tak, na dobry trop, na dobry tor tej zagadki, a z każdym telefonem przy okazji dodam, że jesteśmy bliżej rozwiązania, no bo tutaj tych produktów spożywczych na literę M aż tak wielu nie ma, więc za chwilę duża szansa, że usłyszę hasło z koperty. 200 zł i kręcimy. Teraz kręcimy, telefonujemy oczywiście, jeżeli mamy nowy pomysł, bo żeby nie było tak, jak miałam przed momentem jeden telefon tutaj głuchy, no że ktoś po prostu próbował trafić, sprawdzał, czy można dostać się do studia. Nie warto, nie warto. Sprawdzone można, więc jeżeli traficie do studia, to naprawdę warto mieć swój pomysł, no bo można być bogatszym od 200. Dzień dobry, poproszę odpowiedź. Dzień dobry. Młode ziemniaki. Nie wiem, czy ja mam zapisać, Maciek, te młode ziemniaki? No właśnie tak, no bo za chwilę tutaj zapiszę te młode ziemniaki, a za chwilę ktoś do mnie zadzwoni i na przykład powie z młodą botwinką, z młodą kapustką, prawda, czy z młodą sałatą. Oczywiście, no że te młodsze no są lepsze, prawda, no bo zawsze smaczniejsze, ale bez takich, no nie, nie, my byśmy na przykład no takich młodych tutaj ziemniaczków nie włożyli, tak, no bo to nie jest podchwytliwa zagadka i to byłoby po prostu nie fair z naszej strony, jeżeli byśmy takie hasło w ogóle umieścili tutaj w kopercie, no bo tutaj akurat pani podała taki pomysł, no ale kto jeszcze mógłby na taki pomysł wpaść, prawda? Także tutaj nie ma żadnych podchwytliwych haseł. O, reżyser powiedział, że mała porcja ziemniaków, to ja dodam jeszcze mała porcja młodych ziemniaków, tak? No, to też można, tylko że wtedy, zobaczcie, bym musiała, oj, tutaj całą tablicę zapisać. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, jestem już makaron. Dobry pomysł, tak? Nie z kopertki, makaron, zdecydowanie lepszy niż młode ziemniaczki. I też chyba smaczniejszy, prawda? Chociaż chyba mniej zdrowy. No nieważne, słuchajcie, zajmijmy się tym, że szukamy tutaj produktu spożywczego na literę M. Wiemy już, że nie jest to makaron. Pewnie ktoś tam jeszcze o tym makaronie pomyślał, no to teraz szybko myślimy o czymś innym. Naprawdę szybko, bo za chwilę będzie po zagadce, także nie chcę was oczywiście tutaj ponaglać, jakiejś presji wywierać, ale taka rada ode mnie, że w każdej chwili tego typu zagadki są rozwiązywane, więc jeżeli ktoś ma nowy pomysł, to niech nie traci czasu, bo jak usłyszysz ten pomysł w studio,
No to się myślę, że mocno zdenerwujesz, że twój pomysł został wypowiedziany, a ja nie wiem, że to ty na przykład pierwszy wymyśliłeś ten pomysł, jeżeli tutaj do mnie nie zadzwonisz, więc jak masz nową propozycję, coś tam w tej kuchni, jakiś produkt spożywczy, a tutaj nowy marker do mnie przyszedł, słuchajcie, tutaj Maciek mi przyniósł, bo się stary wyczerpał, widzicie, naprawdę proste hasło w kopercie, tutaj Maciek myślał, że będzie szybciej rozwiązane, więc stwierdził, dobra, no nie będę tego markera wymieniał, no bo trzy propozycje i będzie po zagadce, a się okazało, że jeszcze nikt nie wpadł na ten pomysł, ale dobra to jest informacja. Dobra informacja, bo być może jest teraz przed telewizorem ktoś, kto właśnie o tym produkcie spożywczym cały czas myśli. No to jeżeli myślisz o nim, no to nie zastanawiaj się, czy to jest ten produkt, czy nie ten produkt, po prostu zadzwoń tutaj do mnie i sprawdź swój pomysł. Tak jak ktoś teraz. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę odpowiedź. Musztarda. Ach, muszę ten nowy marker otworzyć. Szkoda. Musztarda. No dobrze, to wiemy, że musztarda to nie jest. A tutaj reżyser mówi, że postarajmy się do następnej kolumny nie przychodzić. Ja też bym nie chciała. A on proponuje 300 zł i rozwiązujemy zagadkę. To jest taka propozycja od nas. 300 zł może już zapisywać nie będziemy. Nie ma sensu, prawda, tutaj tej drugiej kolumny rozpoczynać. I otworzymy wtedy kopertę. Także uwaga, 300 zł. To jest, czuję, że ten moment. No, chyba Maciek też, bo tutaj cisza się zrobiła. Czekamy na telefon. 300 zł. Duże pieniądze. I kto, bo to może być ostatni telefon. Ja już tutaj chwycę za kopertę. I halo, witam, poproszę odpowiedź. Mizeria. Ach, jeszcze nie z koperty. Muszę zapisać. No szkoda, bo myślałam, że nie będę musiała rozpoczynać tej drugiej kolumny. A tak, no to tutaj proszę pana, dlaczego pan nie podał tutaj hasła z koperty? Tylko mizerię. Szkoda. No ale dobrze, jeszcze nic straconego, jeszcze 300 zł cały czas w grze, także ktoś za chwilę może te pieniądze sobie zarobić i tylko trzeba mieć nowy pomysł, a teraz, no to już z każdym pomysłem robi nam się troszeczkę trudniej, prawda, no bo trzeba coś nowego po prostu wymyślić, coś w tej kuchni nowego znaleźć, a tutaj jak już tyle propozycji na tablicy mamy, to jesteśmy już tak troszkę zafiksowani na te produkty spożywcze, które już cały czas widzimy, cały czas one na nas patrzą i teraz my musimy znaleźć coś innego, ale naprawdę prosta zagadka, także za chwilę ktoś tutaj coś znajdzie. Może pan, który tutaj z mizerią trafił. Może miał pan jeszcze jakiś inny pomysł, no bo nieraz jest tak, że macie jeden, dwa pomysły, ale tak, no liczy się ten pierwszy, który wypowiecie. Ale jeżeli któraś z osób, która tutaj już do mnie telefonowała, miała w zanadrzu jakiś drugi pomysł, jakąś drugą propozycję, to z tym drugim pomysłem szybko zapraszam do studia, błyskawicznie, no bo to też szkoda, prawda? No jeżeli pan myślał o mizerii na przykład i o tym czymś, co jest w kopercie, a podał mizerię, a za chwilę ktoś inny zadzwoni i tutaj zgarnie panu 300 zł, no to no jest czego żałować. Dlatego szybko, w momencie, jak się pan rozłączył, proszę telefonować z tym drugim pomysłem, który pan miał, bo na pewno coś tam jeszcze przygotowanego pan miał, a jeżeli nie pan, no to ktoś inny, no przecież nie wszyscy tutaj myślą o mizerii, chociaż oczywiście smaczna. Dzień dobry, witam, poproszę odpowiedź. Marynata. Niezły pomysł, ale jeszcze nie z koperty. Marynata w takim razie powędrowała na tablicę, a my wędrujemy do kolejnego telefonu, prawda? Kolejny telefon za chwilę usłyszę i czy teraz się uda. No mam nadzieję, że tak. Przypomnę numery. Wszyscy muszą mieć równe szanse, a może ktoś od początku tutaj nie ogląda naszego programu, może ktoś pierwszy raz dopiero dołączył do Dziewczyn z Fortuną, to żeby trafić do studia, tak jak osoby, które już trafiły, to zaraz powiem. Dzień dobry, poproszę odpowiedź. Młode ziemniaki.
Proszę pana, czy pan mi zrobił na złość teraz? Chociażby pan powiedział młode buraczki. Ale to, co wy z tymi młodymi ziemniakami? Nie wiem, naprawdę. No rzeczywiście to jest sezon na młode ziemniaki, no. Reżyser mówi, że nie wiem jak moi koledzy, ale on by nigdy w życiu czegoś takiego do koperty nie włożył. Nie, no nie, nie, nie włożyłby, żaden z reżyserów by nie włożył czegoś takiego do koperty. No nie kombinujmy, naprawdę, ja wiem, że jest sezon na te młode ziemniaki, no, że teraz pewnie się nimi zajadamy, no, ale to są po prostu ziemniaki, no, mógłby na przykład pan powiedzieć, że młode kartofle, tak, teraz, że były młode ziemniaki na przykład równie dobrze. Nie, 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 my czegoś takiego do koperty byśmy nigdy nie włożyli i to tutaj znany głos do mnie zadzwonił z tymi, tym bardziej mam żal do pana z tymi młodymi ziemniakami. Po pierwsze, że już pan nie słyszał, że ta odpowiedź padła. Po drugie, no że mówię naprawdę, że jest proste hasło w kopercie. Proszę nie kombinować z żadnymi młodymi ziemniakami, z żadnymi młodymi tutaj sałatkami, nie wiem, kapustkami. Nie, czegoś takiego w kopercie nie ma. Jest coś innego, chociaż no rzeczywiście ona na przykład do mizerii, no to młode ziemniaki pasują idealnie, prawda? Ale nie, one tylko tutaj pasują, ale one nie pasują do hasła, które jest w kopercie, no bo moi drodzy, my byśmy czegoś takiego nie mogli włożyć. Nie moglibyśmy włożyć, bo to byłoby nie fair wobec widzów. Także proste hasło, proszę nie kombinować, proszę iść tym tropem, którym szliśmy do tej pory. Zobaczcie, ja tych młodych ziemniaków no, nie zapisałam, bo uważam po prostu, że to jest odpowiedź no, kompletnie niepasująca do zagadki. Kompletnie. Więc proszę pana, zapraszam z kolejnym pomysłem, z kolejnym telefonem. Zresztą nie wiem, czy to nie był pan od mizerii z tymi młodymi ziemniakami. To proszę pana, mizeria na pewno lepsza w przypadku zagadki bez ziemniaków przy obiedzie, no to może z tymi ziemniakami. Ja tutaj nie mówię, żeby pan tych młodych ziemniaków nie jadł, tylko na przykład makaron z mizerią, ale nie kombinujcie aż w ten sposób, że te młode ziemniaki to nie ma sensu, bo naprawdę łatwe hasło w kopercie. Czekam na kogoś, kto nie będzie się tutaj doszukiwał jakiegoś podstępu, bo nie o to w naszym programie chodzi. Jest po prostu hasło, nie ma żadnego podstępu. Produkt spożywczy na M. I teraz, jeżeli masz nowy pomysł, który jeszcze na tablicy się nie pojawił, sprawdź go i to czym prędzej, bo za chwilę mogą nie być młode ziemniaczki, tylko może być hasło z koperty. Nawet może pan tutaj próbować zadzwonić. No, mam nadzieję, że już pan nie będzie kombinował. Proste hasło. Reżyser by takiego czegoś nie włożył tutaj. Zresztą powiem tak, no jeżeli nawet ktoś by chciał coś takiego, to ja bym się też nie zgodziła, bym powiedziała, no jak to mamy grać? Hasło, gdzie w kopercie są młode ziemniaczki, a ja proponuję młodą, nie wiem, Brukselkę na przykład, prawda? Nie, no to w ogóle to się kompletnie mija z celem coś takiego. Także, moi drodzy, hasło proste, nie kombinujemy. Mamy tutaj hasła bardzo już ciekawe na tablicy. I teraz waszym zadaniem jest znalezienie czegoś nowego. Czegoś, co jeszcze nie padło tutaj w programie, tylko słuchajcie, naprawdę bez kombinacji. Powiem tak, ja chyba nie zdradzę wielkiego sekretu, jeżeli powiem, że to hasło tutaj w kopercie to jest jeden wyraz, więc żeby już nie było żadnych kombinacji, jedno słowo jest tutaj w kopercie. I może powiem tak, zapytam, jakie to słowo? No jakie to słowo? 300 zł do wygrania. No czekam, czekam, aż ktoś coś nowego wymyśli. Nie jest już tak prosto, prawda? Ale o czymś żeśmy zapomnieli. Dzień dobry, witam, poproszę odpowiedź. Miód. O, na przykład miód to jest bardzo dobre hasło. Świetne hasło, dokładnie, zobaczcie. Miód, jedno słowo, to nie jest podchwytliwe. Równie dobrze ten miód mógłby być w kopercie. To jest właśnie jedno słowo, to nie są młode ziemniaki. Dobry pomysł, ale no niestety, no musiał miód tutaj powędrować na tablicę, bo jeszcze nie o to chodzi, także... Kto następny? Kto coś tam innego? Była taka lekka przerwa po tych młodych ziemniaczkach.
Więc domyślam się, żeście do tej kuchni sobie powędrowali i tam poszukiwania robicie. Pani na przykład wróciła z miodem. A czy ktoś znalazł coś innego? Albo może no nie był w kuchni, tylko po prostu wpadł na pomysł. Może zapytajcie się kogoś, kto teraz jest z wami w domu, a nie ogląda programu, co może być w kuchni po prostu na literę M. I tylko powiedzcie, że chodzi o produkt spożywczy. I nieraz takie pierwsze skojarzenie jest najlepsze. Bo wtedy nie kombinujecie. Jeżeli właśnie takimi pierwszymi skojarzeniami myślicie, to nie wyszukujecie jakichś takich wydumanych pomysłów. No jeżeli na przykład ktoś by się mnie zapytał tutaj w kuchni na literę M produkt spożywczy, no to na pewno bym nie powiedziała młode ziemniaki. Myślę, że też nie powiedziałabym na przykład marakuja. No nie. To myślę, że nie jest to pierwsze skojarzenie. A takie pierwsze skojarzenie, bo nawet osoba, którą się zapytacie, niekoniecznie musi myśleć, że chodzi o zagadkę. Po prostu zapytajcie się produkt spożywczy na literę M i zobaczycie, co wam odpowie. Wtedy z tym pomysłem, jeżeli nie ma go jeszcze na tablicy, szybko trafiacie do studia. Ale naprawdę szybko kręcicie, bo teraz jesteśmy już praktycznie na finiszu zagadki. Tutaj mówiłam, że z każdym telefonem przybliżamy się do niej, a teraz już jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo blisko, także trzeba się spieszyć, bo to jest zagadka dla każdego. Każdy może sprawdzić swój pomysł, każdy coś tam przecież w tej kuchni znajdzie, każdy wymyśli jakiś produkt spożywczy na literę M. No nie ma osoby, która by nie pomyślała o czymś. No oczywiście, może być tak, że pomyślicie o czymś, co już jest na tablicy, no to wtedy trzeba myśleć dalej, trzeba działać dalej, kombinować, ale coś tam jeszcze jest, no prosty tutaj produkt, o którym po prostu żeśmy zapomnieli. Także gwiazdka 7303 albo 704-300-4303, tylko wybierają, ja bardzo proszę, ten numer telefonu osoby, które mają przygotowaną odpowiedź. Bo jak już jakieś produkty są na tablicy, to tak na poczekaniu się nie da wymyślić, będąc tutaj na antenie. No można po prostu na powtórkę zrobić, na przykład dwa razy usłyszałam już dzisiaj mąkę, dwa razy usłyszałam młode ziemniaki, których w ogóle nie zapisałam. Także na poczekaniu tego przy tym etapie zagadki zrobić się nie da. Więc najpierw trzeba w domu spokojnie wymyślić sobie ten produkt spożywczy, ale potem jak już się wymyśli, to już nie działamy spokojnie, tylko wtedy szybko kręcimy. Szybko wybieramy numer telefonu, bo walczymy o 300 zł. Cały czas podkreślam, że za łatwe hasło. Kto teraz wybiera numer? Dyktuję, uwaga, komórka, gwiazdka 7303 i telefon stacjonarny 704-304-303. No, ktoś wybrał ze mną. Dzień dobry, witam. Proszę o odpowiedź. Dzień dobry. Maślanka. Dobry pomysł, ale nie. Jeszcze nie maślanka, także maślanka. No powiem, że dobry pomysł, no bo nie rewelacyjny, no bo ten rewelacyjny to byłby stąd tutaj z tej koperty, ale rzeczywiście proste hasło, jedno słowo tutaj, maślanka, na tablicy spokojnie sobie mogła powędrować, ale nie o maślankę nam chodzi. Tutaj między tym miodem a maślanką dłuższą chwilę musiałam poczekać, a teraz już wracacie, witam. Poproszę odpowiedź. Mozzarella. Mozzarella, to pan od mizerii i od młodych ziemniaków. Mozzarella zapiszę. Także mozzarella, chociaż tak ładniej, prawda, zabrzmiało tak. Mozzarella, mizerka, a może, proszę pana, trochę tylko, żeby pan się na mnie nie obraził, może młoda mozzarella. Oczywiście żartuję. Proszę pana, to jest bardzo dobry pomysł, ale może powiem tak, ciuteczkę za trudny. Myślę, że to, co jest w kopercie, jadł każdy, a mozzarella... No niekoniecznie. O, no to już powiedziałam nawet, że do jedzenia, także słuchajcie, wiemy, no do jedzenia, nawet nie to, że produkt spożywczy, więc zapomnijmy o tych napojach, bo tutaj na przykład pojawiła się maślanka. Dobry pomysł, prawda? No ale to jest coś do jedzenia, coś, co można zjeść. No mozzarellę na przykład można zjeść, prawda? Oczywiście, że można zjeść. No i uwaga. Tylko, że to tak to nie każdy chyba jadł, no i też nie wiem, no czy każdy lubi, no akurat ja lubię, no ale czy każdy lubi mozzarellę? Nie wiem, słuchajcie tego, ale
To nieważne, no z każdym produktem jest różnie. Witam, poproszę o odpowiedź. Dzień dobry, Maca. Maca, tak? Dobrze usłyszałam? Tak. Zapisuję. Nie z kopertę. A już myślałam, że może teraz się uda, no. Ale na przykład mozzarella z macą, prawda? No nie wiem, chociaż nie jadłam nigdy takiego zestawu, ale usłyszałam maca i czekam dalej. Uwaga. Nie maca, tylko... Jak trafiacie do studia, mówcie wyraźnie. Co jest w kopercie? Co jest w kopercie? Szybko kręcimy, zbliża się moment rozwiązania zagadki. Także teraz kręcimy. Naprawdę będziesz żałował, jak nie wybierzesz numeru telefonu. Bo o tym właśnie myślisz. Witam serdecznie, poproszę o odpowiedź. Mleko. Zobaczcie, mleko. Mleko. Mleko, mleko, mleko. To jest proste hasło, ale ja powiedziałam, że jest to coś do jedzenia. Ja powiedziałam, że jest to coś do jedzenia. Mówiłam, że nie napoje i akurat jak na złość ktoś powiedział mleko. Do jedzenia, słuchajcie. Mówiłam, że tego typu zagadkę trzeba bardzo, bardzo uważnie oglądać, bardzo uważnie słuchać, co ja mówię, bo tutaj, zobaczcie, nie dość, że na tablicy się z sekundy na sekundę zmienia sytuacja, to jeszcze ja daję wam jakieś wskazówki. Także mleko, pani pewnie nie dosłyszała, no oczywiście, że jest to produkt spożywczy, bardzo popularny, no w każdej kuchni jest mleko, ale przed momentem powiedziałam, że zapomnijmy o wszystkich napojach, tak jak właśnie maślanka, że pomyślmy o czymś do jedzenia. To chyba tutaj w przypadku tej mozzarelli albo macy zaczęłam mówić, że właśnie to jest coś do jedzenia, prawda? Czyli dosłownie przed chwilą, no i widocznie pani tego nie dosłyszała, no ja też nie będę cały czas powtarzać, trzeba po prostu bardzo uważnie mnie słuchać. Witam, poproszę. Proszę odpowiedź. Masa. Ej, jeszcze nie z koperty. No niestety, jeszcze nie. W takim razie myślimy dalej. Kto ma inny pomysł? Kto pomyślał o czymś innym? Kto miał jakieś pierwsze skojarzenie? Kto coś w kuchni znalazł? Ktoś się kogoś może zapytał i ktoś komuś tam podpowiedział, co w tej kuchni może być. Coś do jedzenia już wiemy. No więc... Spójrzcie jeszcze raz dokładnie na tablicę, żeby żadnych powtórek nie było. No na razie od jakiegoś czasu nie ma powtórek. Tylko też uważnie mnie słuchajcie, no bo tutaj to mleko się pojawiło. A to coś jest do jedzenia. Zresztą tutaj już reżyser nam wyświetlił, żeby też nie musiała co chwilę powtarzać. Jest napis do jedzenia. Tutaj jest litera M, jest koperta. W kopercie hasło, proste hasło. No i 300 zł przede wszystkim 300 zł. A teraz to jest dobry moment, żeby te pieniądze wygrać. To jest naprawdę najlepszy chyba moment, bo zobaczcie, ile propozycji jest na tablicy. To nam odpadło. Witam, poproszę odpowiedź. Mięso. Po prostu mięso jeszcze nie ma, jeszcze nie było na tablicy, popatrzcie. Bardzo dobrze. No i też proste hasło. Także myślimy. Ja już też nie chcę za dużo mówić, żeby wam nie przeszkadzać, bo teraz jest coraz trudniej o nowy pomysł. Teraz o nowy pomysł już tak prosto nie jest, jak na początku. Zobaczcie, na początku to miałam telefon za telefonem tutaj. Miska, morela, masło, mango i żeście po prostu nawet nie dawali mi chwili oddechu. Cały czas tylko musiałam tym markerem zapisywać, aż się tutaj wypisał jeden. Witam, poproszę odpowiedź. Mielonka. Proszę pana, dobry pomysł, nie było. I kto następny? Myślimy.
Oby to była odpowiedź z koperty, bo słuchajcie, ja nie wiem po prostu, czy ja wcisnę tutaj na tablicy jeszcze jakąś odpowiedź. Mam nadzieję, że w ogóle nie będę musiała się zastanawiać, gdzie ją wciskać, że ktoś tutaj mnie uratuje, poda tutaj hasło z koperty. No więc czekamy. Nie przeszkadzam wam, bo wiem, że teraz jest ciężko o każdy nowy pomysł, ale ktoś szybki. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Poproszę odpowiedź. Melon. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Ale dobrze, że krótka nazwa to jakoś się udało. Na przykład tych młodych ziemniaczków to bym tutaj już na pewno nie wcisnęła, prawda? Także jeszcze nie melon, jeszcze nie melon. Kto pomyślał o czymś innym? Ale widzę, że działacie, że był taki chwilowy tutaj zastój gdzieś w tym momencie, ale tutaj już zaczęliście telefon za telefonem. No już chyba też czujecie, że już zagadka zbliża się do końca. Ja to czuję, ja widzę, co się dzieje na tablicy, widzę, że tablica jest praktycznie cała zapisana, więc teraz o jednej rzeczy jeszcze zapomnieliśmy. Proste hasło, którego jeszcze tutaj nie ma, no i nie będzie go na tablicy, no bo rozerwę wtedy kopertę. Ktoś będzie bogatszy o 300 zł. No, kończymy zagadkę, pojawił się już napis, Maciek też mówi, że kończyć zagadkę już trzeba, zresztą też czuję, że zagadkę skończymy. I zobaczcie, ile telefonów, ile mam odpowiedzi na tablicy i to wszystko są telefony od was, to wszystko wasze propozycje. Więc widzicie, że problemu nie ma, problemu nie ma. Tylko po prostu ktoś musi wpaść na to hasło. No tak to jest z tego typu zagadkami. Nieraz rozwiązujecie je bardzo szybko, a nieraz no trochę dłużej, tak jak w przypadku dzisiejszej. Ale dzięki temu 300 zł jest do wygrania, więc zawsze są plusy i minusy, prawda? Różnych tam tematów. Plusem jest to, że 300 można wygrać, można sobie zarobić fajne pieniądze za proste hasło z koperty. Także to jest taka zagadka dla każdego, no tutaj nie trzeba jakoś kombinować, nie trzeba być czy też jakoś spostrzegawczym, czy dobrym na przykład z geografii, prawda? Witam, poproszę odpowiedź. Margaryna. Dobry pomysł, proszę pani. Tylko gdzie ja tą margarynę tutaj może ma... Margaryna. Ale jeszcze margaryny, zobaczcie, nie było. Jeszcze margaryny nie było. A proste przecież hasło, więc widzicie, właśnie na tym polega ta zagadka, że proste hasło i totalnie, zobaczcie, wyleciało nam z głowy margaryna, no zdecydowanie bardziej popularna niż na przykład ta marakuja. Marakuja tak szybko się pojawiła, a margaryna pojawiła się dopiero w tym momencie, dopiero teraz. A na przykład no, mogła się pojawić tutaj przy maśle, prawda? No bo od razu tak byśmy masło to skojarzyli z margaryną, a nie. Wyleciała nam z głowy, zapomnieliśmy, no i dopiero teraz pani podała to hasło. Bardzo dobrze, bo może ktoś tam jeszcze komuś po głowie ta margaryna chodziła, no to nie jest to margaryna. Bardzo dobrze, bo proste hasło kolejne tutaj padło i odpadło nam, więc duży krok w stronę rozwiązania, duży krok. Duży krok dla kogoś po 300 zł. A w zasadzie no, nie taki tutaj duży, wystarczy wykręcić numer, prawda, jeżeli mamy nowe hasło. To co razem, może z taką osobą, która ma nowy pomysł, wybiorę teraz numer. Telefon komórkowy, gwiazdka 7303, albo dzwonimy z telefonu stacjonarnego 704 304 303. Witam, poproszę odpowiedź. Mintaj. Dobry pomysł, ale jeszcze nie mintaj, zapisuję oczywiście. Mintaj, dobrze, że znowu taka w miarę krótsza nazwa, prawda, nie tak jak margaryna. Ale powiem wam tak, naprawdę, moi drodzy, podajcie już hasło z koperty. Podajcie już hasło z koperty, bo tutaj już autentycznie nie ma miejsca. Już zobaczcie, ile tych pomysłów jest na tablicy. I ja sama jestem zaskoczona, że tyle żeście tych produktów spożywczych wymyślili na literę M. A podwójnie jestem zaskoczona, że jeszcze nikt nie wpadł na ten pomysł z koperty. No tutaj trochę czasu żeśmy na przykład stracili na takie telefony jak te młode ziemniaczki, no bo to bez sensu, prawda? Bo ja mówię od początku tej zagadki, że proste hasło jest w kopercie. Nie ma tutaj żadnego podstępu.
Także trzeba po prostu pomyśleć w ten sposób. Ja wiem, że jest trudno o nowe hasło już w tym momencie, że już jesteście zasugerowani, po głowie wam krążą tylko te produkty spożywcze, które są tutaj na tablicy i ciężko, żeby coś nowego nagle się tutaj wstrzeliło. No ja akurat myślę o tym haśle z koperty, no bo wiem, co tam jest, ale też nie wiem, moi drodzy, czy jakbym miała nagle tyle produktów spożywczych podanych, czy bym jeszcze w ogóle jakiś nowy mogła wymyślić. Witam, poproszę odpowiedź. Halo? 3, 2, 1? No niestety. No niestety, niestety. Ja słyszałam tam dźwięk telewizora, ale chyba po prostu nie było pomysłu. Także może zróbmy tak. Tu były dwa bardzo, bardzo dobre pomysły i to te niedawno. Mięso i mielonka. No i teraz zapytam, gdzie są mięsożercy? Czego nam tutaj brakuje na M z działu mięsnego? Nie mięso, nie mielonka, tylko... Kto się zorientuje? Kto się zorientuje jako pierwszy? Czego tutaj brakuje? Bo może właśnie o tym myślisz, z działu mięsnego i tak nie jesteś pewien. No to szybko spójrz na tablicę. Czy to było? Jeśli nie było, no to wybierasz numer. Mięso, mielonka i co jeszcze można na tym dziale mięsnym zakupić? Proste hasło, znane. Nic egzotycznego. Myślę, że w każdym sklepie w Polsce na dziale mięsnym spokojnie można to dostać. No i kończymy zagadkę? A myślę, że już tak, że to będzie teraz, bo już nic nie zostało chyba. I halo, poproszę odpowiedź. Metka. Brawo, 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 brawo. I właśnie tak myślałam, proszę pana. Tak myślałam, aż tutaj żyzer mocno nam... Nie wiem, żebym chyba nie zjadła tej metki, mocno zapieczętował kopertę. Udało się, powiem tak, lepiej późno niż wcale, prawda? Ale zobaczcie, ile telefonów było, co tutaj się działo. A szkoda, prawda, do tablicy, zobacz, no bo tak ładnie zapisana tutaj waszymi propozycjami, to znaczy, że bierzecie udział w programie. I uwaga, uwaga, co my tutaj mamy? Zagadka innej kategorii zupełnie. O co chodzi? Mamy tutaj coś w rodzaju tekstu, w zasadzie no nawet ciężko nazwać to tekstem, bo tu nie ma żadnych znaków interpunkcyjnych, ale tutaj gdzieś wklejone są trzy nazwy polskich miast. No i teraz tylko pytanie, gdzie? I jakie to są nazwy? No, jakie? Kto jest spostrzegawczy? No ja mówiłam, że poprzednia zagadka była dla każdego. Mówiłam to nam parę razy, bo wiedziałam, że potem trzeba będzie być spostrzegawczym. No i trzeba znać też geografię, no przynajmniej geografię Polski, bo tutaj musimy polskie miasta odszukać. No i jeżeli ktoś ma te dwie cechy, czyli ma tę wiedzę geograficzną i jest spostrzegawczy, no to zagadka dla niego. Ale zaraz, zaraz, zaraz. Ja mam tylko jeszcze uwagę do reżysera, bo tutaj nie powiedziałam o pieniądzach, prawda? Nie spojrzałam. I co to znaczy 100 zł? Jak to 100 zł? Zresztą za taką zagadkę, no to ja myślę, że co najmniej 300 zł powinniśmy dać. W końcu, no też trzy miasta, prawda? Musimy znaleźć, nie jedno, trzy miasta. No. O, reżyser mówi, że nawet nie 300 zł, że on nawet da 500 zł. No to teraz szukamy, szukamy uważnie, systematycznie tutaj linijka po linijce. Wyszukujemy te trzy polskie miasta. Mamy tutaj wielkie litery, małe litery.
A, ale reżyser mówi, żebym wam powiedziała, że to nie ma znaczenia. Że to nie musi być tak, że jeżeli mamy wielką literę, no to nazwa miasta się rozpoczyna. No nie w naszym tutaj tym pseudotekście, tak? No bo to tekst taki zbiór liter, prawda? To jest. No ale warto troszeczkę tutaj przysiąść przy tym zbiorze liter i znaleźć te trzy nazwy polskich miast. 500 reżyser nam dał. Także szukamy. Spokojnie. Każdy tutaj niech w swoim tempie sobie działa. No i w końcu ktoś tutaj się znajdzie, kto odszuka te trzy nazwy. Nagroda naprawdę jest poważna. To już nie jest zagadka dla każdego. Uprzedzam, jeżeli ktoś nie ma czasu albo wiedzy z geografii, po prostu jest kiepski z tej dziedziny, no to raczej niech odpuści, niech czeka na inne zagadki. Niech teraz się zajmie czymś innym, a czeka na inne zagadki. No, ile mam nadzieję, że sobie z tą zagadką poradzimy. Mam nadzieję, że jest ktoś jednak dobry z geografii, no i że ktoś ma czas, żeby trochę przysiąść. Tutaj już nie jest, że mamy jakiś pomysł po prostu i trafiamy do studia z pomysłem. Tutaj trzeba mieć konkretne trzy nazwy polskich miast. Konkretne, które znaleźliśmy w tym tekście. No, trafialiście do studia bardzo sprawnie dzisiaj. Mówiłam, że aż szkoda te tablice przesuwać, cała zapisana była. Ale tutaj nie chodzi o trafienie do studia, tutaj chodzi o roznalezienie konkretnego rozwiązania. Trzy konkretne nazwy muszę usłyszeć. Nie jakieś tam dowolne nazwy polskich miast. Konkretne trzy i to trzy. Nie, że ktoś znajdzie jedną i trafi do studia i będzie chciał na przykład ode mnie 100 czy 200 zł. Nie, ja muszę usłyszeć kompletną odpowiedź, czyli znalezione muszą być przez was trzy nazwy miast. Dopiero wtedy trafiacie do studia. Jak macie jedną nazwę, super, no bo znaczy, że jesteście bliżej zagadki rozwiązania. Wtedy zostały wam jeszcze dwie, więc radzę się sprężyć, zmobilizować i poświęcić chwilkę zagadce. Jeżeli ktoś... O, halo, witam, poproszę o odpowiedź. Dzień dobry. Zgierz, Ząbki i Łaba. Jak tam, reżyserka? Bardzo dobrze i mówi, że jest w szoku. Powiem, że ja też. Ja myślałam, że jakieś tutaj bardzo duże miasta reżyser włożył tutaj w ten zestaw liter, skoro tak szybko usłyszałam rozwiązanie. A tu się okazuje, pan mówi Zgierz, Ząbki? Małe miejscowości. Ja się spodziewałam, że trochę będziemy czekali z tą zagadką. A pan błyskawicznie to rozwiązał. No dobra, w takim razie spróbujmy szybko z następną. A cztery miasta teraz, ale mam nadzieję, że no nawet jeżeli nie będzie tak szybko jak z tą zagadką, no to niewiele dłużej, co? O jedno miasto więcej. I reżyser mówi, że proponuje za tę zagadkę 800 zł. No tylko no, słuszna decyzja, bo tym razem cztery miasta. Jeżeli ktoś ma trzy, no to za mało. Tutaj na tym etapie, no to już jest trudniej, prawda? Cztery nazwy. No i myślimy, patrzymy. Nie poganiam was, bo widzę, że z poprzednio sobie bardzo szybko pan poradził. Każdy, tak jak mówiłam, w swoim tempie niech sobie radzi i niech szuka. A widzicie, że warto, bo ludzie wygrywają tutaj naprawdę fajne pieniądze. No teraz już za całkiem trudną zagadkę pan zarobił sobie 500, ale też dlatego, że był pierwszy. I dlatego, że widocznie jest dobry z geografii. A tutaj no, konkurencja będzie no, nie taka jak w przypadku tej poprzedniej, bo w poprzedniej każdy mógł sprawdzić swój pomysł tej zagadce z tablicą. Wystarczyło znaleźć produkt spożywczy na M, a tutaj trzeba po prostu konkretną mieć przygotowaną odpowiedź. Konkretną. Więc działamy. Kto pierwszy znajdzie? Cztery oczywiście, cztery nazwy, nie trzy, tak jak w przypadku tej poprzedniej zagadki, żeby nie podał mi ktoś trzech nazw, bo będzie to naprawdę no, bardzo byłaby nie, taka no, niesympatyczna sytuacja. Więc cztery nazwy, będę to podkreślać. Nie pospieszam, także spokojnie, naprawdę spokojnie. Każdy niech w swoim tempie pracuje, można kartkę wziąć, można długopis.
Nie wiem, jak właśnie mogłam się pana zapytać, jak pan już trafił tutaj do studia, podał te nazwy, to mogłam się pana zapytać, jak pan to rozwiązał, może pan ma jakiś patent na tego typu zagadki, bo naprawdę bardzo szybko pan sobie z tym poradził. Ja patentu nie mam, więc mogłam pana tutaj dłużej z panem porozmawiać, tylko że pan by powiedział tak, pytasz się mnie, a tutaj myślisz, że zdradzę, tak, jaki mam patent, to w sumie... Tutaj pan byłby trochę w głupiej sytuacji postawiony, jakbym się zapytała. Nie wiadomo, czy odpowiedzieć, czy nie. Pewnie by pan i tak tego patentu nie zdradził. Ale naprawdę jestem pełna podziwu, bo bardzo, bardzo szybko sobie pan poradził z tą zagadką. Ciekawa jestem, jak będzie z tą zagadką, bo jest o jedno miasto więcej, ale nagroda też jest odpowiednio większa. Ciekawa jestem, jak wam idzie. Czy już ktoś ma jedną, dwie nazwy? Tylko mam taką propozycję. Przy takiej ilości miast, które musimy znaleźć, bo to są aż 4 nazwy, to radzę tę kartkę jednak wziąć. Radzę wziąć tę kartkę, a nie w głowie zapamiętywać te nazwy, bo jak jednak trochę czasu potrzeba, żeby pierwszą nazwę, drugą nazwę znaleźć, a przy trzeciej, czwartej możemy już zapomnieć, jakie to były te pierwsze nazwy. Więc żeby tutaj nie nadrabiać pracy, żeby nie robić dwa razy, nie wykonywać tej samej roboty, krótko mówiąc, to warto sobie każde miasto, jak znajdziemy, zapisać na kartce. Jest na kartce, szukamy miasta drugiego i każdy w swoim tempie niech sobie działa. Ale mnie pan zaskoczył, że pan tak szybko sobie z tamtą zagadką poradził. Mam nadzieję, że będzie tak samo w przypadku tej. Wiem, że 4 nazwy, więc może ciutkę dłużej panu zejść, ale przy pana tempie to naprawdę jestem zaskoczona. Bardzo dobrze nam dzisiaj idzie. Bardzo dobry program. Przy pierwszej zagadce mnóstwo miałam telefonów. Naprawdę mnóstwo. Jeżeli ktoś oglądał program od początku, to cała tablica, prawda, była zapisana waszymi propozycjami. W końcu pan tutaj dokonał strzału w dziesiątkę, wygrał 300. Przed momentem pan wygrał 500 zł, słuchajcie, przy bardzo podobnej zagadce, z tym, że szukaliśmy 3 nazw miast. Nieraz tak jest właśnie, że się spojrzymy na jakąś zagadkę i od razu coś widzimy, tak jak pan przed momentem przy poprzedniej zagadce, a nieraz na przykład można się tak wpatrywać i nie zobaczymy. Wszystko zależy od szczęścia w pewnym takim, można powiedzieć, założeniu. Od tego też, kto nas w danym momencie ogląda. I czy dana zagadka po prostu wam przypasuje, czy nie. Poprzednia widać, że bardzo przypasowała, przynajmniej jednej osobie. I właśnie mi zależy, żeby jednej osobie przypasowała chociaż każda zagadka. Wtedy szybko będziemy rozwiązywać i biec do kolejnych. Także czekam na tę jedną osobę w sprawie tej zagadki. Spokojnie. Ja cały czas jestem przygotowana do tego, żeby wręczyć komuś, przypominam, 800 zł. Nie 500. Nie. 800. Widzę o jedną nazwę więcej, i chyba jednak ta jedna nazwa sporo trudniej jest, prawda? Jedna nazwa więcej.
tej zagadce najważniejsza jest systematyczność, wiecie? Trzeba po prostu tak linijka po linijce na to patrzeć, czy gdzieś tam on nie wkleił tej nazwy. Niestety chyba też nie za dużo miasta, jak znam reżysera, tutaj wkleił. W poprzedniej były co tam? Zgierz, Ząbki i Iława. No to nie są, prawda, wielkie miasta. Ale jednak pan sobie poradził, więc może pan jest jedyną osobą, która ma patent po prostu na tę zagadkę. To co pan na to? Co pan na zagadkę z czterema miastami? Reżyser mówi, że bez podwyżki coś się nie obejdzie, no może tak, bo ta jedna nazwa trudniej się zrobiło. Reżyser mówi, że nie za dużą podwyżkę może zaproponować, bo widzowie tak sprawnie rozwiązują nawet te zagadki, które miały być trudne, no że musi troszeczkę pieniędzy zaoszczędzić, no tak, ale da okrągły 1000. Dobra, 1000 złotych, okrągły 1000 do wygrania, 4 miasta. O jedno miasto więcej niż w poprzedniej zagadce. Czy mam rację, że nie za duże te miasta są? Reżyser powiedział bez komentarza, no to ja już rozumiem ten komentarz, czyli niestety, nie za duże. Ale spokojnie, damy radę. Ciekawe, czy są osoby, które już mają 2 albo 3 nazwy. Ktoś, kto ma 3 nazwy, no to naprawdę już jest bliziutko. Dobrze zna geografię Polski. No i do tego jeszcze ma dobre oko, no bo tutaj nie jest łatwo te nazwy wyłowić. Gdyby ktoś jakimś cudem miał te 4 nazwy, no to naprawdę nie powinien się tu zastanawiać. Kto pierwszy, ten lepszy.
Dla formalności przypomnę jeszcze, jak trafić do studia. Wiem, że znacie te numery, no bo dobrze trafialiście dzisiaj do studia. Cała tablica przy pierwszej zagadce była zapisana. No ale może ktoś dopiero przełączył, dopiero dołączył do naszego programu i zastanawia się, jak tu wygrać 1000 zł. No najważniejsza sprawa, trzeba odszukać cztery polskie miasta, które tutaj gdzieś są wklejone, gdzieś one tutaj są. No i jeżeli na przykład ty znalazłeś te cztery nazwy, no to jeszcze trzeba wybrać numer, żeby tutaj te nazwy wypowiedzieć w studio. Ale to już mniejszy problem, także przypominam jeszcze, żeby formalności tutaj było zadość, tak? Numery telefonów, co zrobić, żeby tutaj trafić do studia, czyli komórka, wybieramy gwiazdka 7303, a telefon stacjonarny 704-304-303. Te numery tutaj cały czas na dole są, także w momencie, jak znajdziesz te cztery miasta, któryś z tych numerów szybko wybieraj. A tutaj reżyser, mówiłeś przecież, że nie będzie podwyżki. No, mówi, że wie, że mówił tak, ale widzi, że tu się nie da się bez podwyżki. Że musimy kogoś, mówi, złapać, kto chwilę tej zagadce poświęci. Dlatego 1500. No to co, czy jest ktoś chętny na 1500? Trzeba tej zagadce troszkę czasu poświęcić. No chyba, że ktoś jest tak genialny, jak ten pan, który poprzednią zagadkę rozwiązał. Pan musi mieć jakiś patent. Jeżeli ty masz swój patent i to jest skuteczny patent, udało się cztery nazwy znaleźć, no to będziesz bogatszy o 1500. Jeżeli tutaj trafisz i podasz mi po prostu te cztery nazwy. Wiem, no mówi się łatwo, po prostu podaj cztery nazwy, tak, prawda? Ale skoro z trzema się udało, to dlaczego miałoby się nie udać teraz z czterema? Kto spróbuje? Kto podejmie wyzwanie? To nie jest zagadka, którą można rozwiązać w jakiejś tam przerwie między jedną a drugą jakąś czynnością. Nie. Tutaj trzeba po prostu usiąść przed telewizorem, może z kartką, może z długopisem, może tutaj palcem po ekranie jakoś próbować gdzieś te nazwy wyszukać. One gdzieś są. Znaczy, no taki no, duży problem to jest taki, że te nazwy to nie są zbyt znane nazwy, no to jest problem. Reżyser już mi się tutaj przyznał w poprzedniej zagadce. Pamiętacie, no co tam było? Iława, Zgierz i Ząbki, no to nie są duże miasta. I tutaj przy tej zagadce pewnie też jest podobnie, więc to problem może być, ale jest 1500. Takiej nagrody byśmy nie dawali, gdyby zagadka była łatwa. Kto podejmie wyzwanie? Kto chce powalczyć o 1500? Kto takich pieniędzy potrzebuje? No myślę, że są osoby, którym naprawdę no taka kwota się bardzo przyda. No sam raz taka kwota na wakacje. 1500? Spokojnie można na parę dni z całą rodziną gdzieś sobie wyjechać. Cztery polskie miasta. Nie za duże. Słuchajcie, no tutaj raczej nie możemy się spodziewać takich miast jak Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków, Łódź. No nie, tutaj nie ma szans. Zagadka wymagająca też wiedzy geograficznej.
oprócz takiej po prostu spostrzegawczości i też systematyczności, cierpliwości, no to wiedza geograficzna jest absolutnie tu niezbędna. Tak samo jak w poprzedniej zagadce. Myślę, że są osoby, które nawet nie kojarzą takiego miasta jak Ząbki. No bo Ząbki, jeśli ktoś mieszka w Warszawie czy tam w okolicach Warszawy, no to kojarzy, ale jeżeli ktoś na przykład mieszka na drugim końcu Polski, no to może mieć z tym problem, żeby w ogóle kojarzyć taką miejscowość. Więc tutaj trzeba mieć naprawdę no, bardzo, bardzo dobrą znajomość geografii całej Polski. Poważna nagroda, no ale... Czy w jakiś sposób was to mobilizuje, tak się zastanawiam. Bo może też to być tak, że kogoś przeraża wręcz taka nagroda. Ktoś sobie, prawda, skacze pilotem po kanałach i widzi, ojej, aż 1500 złotych do wygrania, to musi być tak trudne, sobie można pomyśleć, że ja nawet nie będę próbował. No powiem, nie jest to łatwa zagadka, ale myślę, że spróbować warto. Daj sobie chwilę, zastanów się. Jeżeli uda się znaleźć jedną, dwie nazwy, no to już jest dobrze. To znaczy, że to może być zagadka dla ciebie i za chwilę właśnie ty możesz być bogatszy o 1500. 4 nazwy do znalezienia. Ja się nie przestraszył tej zagadki. Wiem, 4 miasta do znalezienia. W poprzedniej zagadce były 3 i panu się udało w bardzo szybkim tempie, bardzo sprawnie. Ja mam nadzieję, że pan gdzieś na chwilkę wyszedł, ale że zaraz wróci i może pan nam tę zagadkę rozwiąże. No bo przydałoby się, żebyśmy już zagrali kolejną. Z 3 miastami poszło nam sprawnie. Reżyser tutaj mówi, że może to jest dobry pomysł, ale że co chcesz zrobić? A że może 3 miasta to jest po prostu maksimum. No może. Może jest ktoś w stanie znaleźć 3. Prosimy o 4. Ktoś jednego z nich nie zna, tak jak na przykład właśnie Ząbki, no ktoś może nie znać tego miasta i co, no wtedy nie ma szansy na nagrodę. Reżyser mówi, że zrobimy tak. Jeżeli ktoś ma 3 miasta, też ma szansę na pieniądze i też ma szansę na bardzo duże pieniądze. Zobaczymy. O. No, 1200 zł. 3 miasta. A za najlepszą, idealną odpowiedź 1500. Jeżeli miałeś 3 nazwy, no i w żaden sposób nie mogłeś znaleźć tej 4., no to w porządku. Też możesz wygrać. 1200 też na pewno na wakacje się przyda. Oczywiście, że lepiej wygrać 1500, lepiej mieć 4 nazwy, prawda? No ale jak się nie da, to się nie da. 1200 zł też pieniądz. No to zaraz się okaże. Bo jeżeli teraz usłyszę telefon, no to podejrzewam, że to będą raczej 3 nazwy. Na pewno ponad 1000 zł wygrasz, jeżeli masz co najmniej 3 nazwy.
próbowałeś, szukałeś, nie poddawałeś się, byłeś systematyczny, nie udało się znaleźć czwarty w porządku. Też wygrasz pieniądze. Ja to rozumiem, bo na razie mamy gwarancję, że jesteście w stanie, przynajmniej niektórzy z was, no przynajmniej jedna osoba, rozwiązać zagadkę, gdzie są do znalezienia trzy nazwy. To się stało, to się dzisiaj wydarzyło, pan wygrał 500, bardzo sprawnie rozwiązał zagadkę, gdzie szukaliśmy trzech miast. Może właśnie o to chodzi, może to jest to maksimum. Też bardzo dobrze, bo to nie jest wcale łatwa sztuka znaleźć trzy nazwy. Za dwie, no to rozumiecie, nie mogę zapłacić, bo to nie możemy też obniżać poziomu trudności. Ale trzy w porządku, 1200 zł. Rzeczywiście, może tak być, że ktoś tej czwartej nazwy zupełnie nie kojarzy, no bo jest z jakiegoś regionu Polski, gdzie po prostu w ogóle tam nie byłeś w tym regionie, po prostu w ogóle nie słyszałeś o tej nazwie, tak jak w poprzedniej zagadce z tym miastem Ząbki. Może pan po prostu mieszka w województwie mazowieckim i dlatego kojarzy miasto Ząbki, no ale to na pewno no, każdy w Polsce no, nie musi przecież kojarzyć miasta Ząbki. I tu może być podobna sytuacja z tą zagadką, dlatego jedno miasto można sobie odpuścić, a i tak wygrasz pieniądze. To co? 1200 albo 1500 zł. Wiecie, no nie wiem, czy to dobry pomysł z tym końcem zagadki. Ja bym oczywiście chciała. Thank you.
No i co, przyjrzeliście się zagadce? Trzy albo cztery nazwy. Mieliście czas, żeby się zastanowić. Też nie chciałam wam przeszkadzać. Każdy w swoim tempie. A reżyser coś mówi, że właśnie Paulina, a propos tempa, ale co a propos tempa? Koniec programu. Koniec programu właśnie a propos tempa. Moi drodzy, zostaliśmy z tą zagadką. Co robimy? Co robimy? No bo z trzema nazwami też się nikt nie zgłosił i ja rozumiem, że wolicie wygrać 1500. No to jest oczywista sprawa, ale reżyser mówi dobra, niech tak będzie. Za trzy nazwy reżyser mówi, że zapłaci 1500. Mówi, że już nie ma sensu szukać tej czwartej, no bo już kończymy program, już nie mamy czasu. Dobra, uwaga. Trzy nazwy. 1500 zł, ale to musi być teraz, bo kończymy program. Kto ma trzy nazwy, teraz wybiera numer. To jest ostatnia zagadka na dzisiaj, więcej już nam się nie zmieści. Musimy, tak? Reżyser mówi, że mam rację. 2000 zł daję za tę zagadkę, bo to jest ostatnia zagadka na dzisiaj. Już nic nie wciśniemy, więcej nie wejdzie, więc 2000 zł za trzy miasta, ale teraz... Dwa tysiące złotych. Wspaniałe wakacje za 2000 złotych możemy sobie urządzić. Ale no trzeba się bardzo spieszyć, bo to jest koniec programu. Dwa tysiące złotych? Ostatnie chwile programu, naprawdę? Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby te pieniądze przepadły. Czy jest jedna osoba, która znalazła trzy miasta? Odpuszczamy czwarte, bo to nie ma sensu, musimy oddać pieniądze. We'll be right back.
Uwaga, 10. 9. Kończymy program. Ktoś się załapie na 2000 zł, czy ktoś zasłużył na tę nagrodę? No bo tutaj trzeba zasłużyć. 8. 7. 8. Ostatnia szansa. 6. 5 chwil, 3 nazwy, 3 polskie miasta i za chwilę będziesz bogatszy o 2000 zł. To jest ostateczna oferta, nie będzie więcej zagadek. To jest ostateczna nagroda, którą ktoś za chwilę z was wygra. 4 chwile. 3 chwile. 2. Gwiazdka 7303 albo 704-304-303. Teraz kręcimy. Kto ma 3 polskie miasta? Gdzieś tu wyłowił z tego tekstu. Wiem, że było trudno. Wiem, że zagadka odstrasza. Ale jest nagroda w wysokości 2000. Nie mów mi, że nie przydadzą ci się te pieniądze. I uwaga, ostatnia chwila. Teraz czekam na telefon. Muszę usłyszeć ten telefon teraz. To są 2000 zł i te pieniądze nie przepadną. Tak nie może być. Kto powalczy, bo to są ostatnie metry przed metą. W zasadzie to centymetry nawet można powiedzieć. To jest ten moment, uwaga. Jeżeli ktoś czekał do ostatniej chwili, no to się doczekał. Teraz trzeba wybrać numer. No nie wierzę, że nikt nie rozwiązał te zagadki. Jedna osoba. Trzeba próbować. Jeżeli nie próbowałeś, nie udało się trafić do studia, spróbuj jeszcze raz, bo ktoś musi tu trafić. Nie ma innej możliwości. Trzy polskie miasta. Przypominam, 3 miasta. Wygrywasz 2000 zł i wszyscy jesteśmy zadowoleni. Nie mogę dłużej czekać. No, ale tak realnie, Maciek, powiedz mi, ile mógłbyś poczekać? Daj szansę ludziom, bo to są 2000 zł. Ja chcę te pieniądze oddać. Ile mamy czasu? No niewiele, 45 sekund.
Pojawił się zegar, no to ja nawet nie mówię czas start, prawda, on wystartował. To przypomnę jeszcze szybko numery telefonów, gwiazdka 7303 albo 704-300-4303 i teraz szybko kręcimy. To jest ten moment, ten numer wybierają tylko osoby, które znalazły, wyłowiły te trzy nazwy polskich miast. Tylko takie osoby proszę, żeby tutaj telefonowały. Nie będzie już czasu na żadne dogrywki. Muszę usłyszeć w tym momencie nazwy trzech polskich miast. Jeżeli nie jesteś pewien, chcesz się pośmiać, chcesz zrobić sobie jakiś głupi żart, to błagam, nie teraz, nie blokuj linii. To jest koniec programu, ostatnie sekundy. I uwaga, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i uwaga, kto trafia do studia? Trzy miasta. Teraz. Nie za chwilę, tylko teraz. Za chwilę będzie po programie. Dzwonią tylko osoby przygotowane. Ktoś, kto ma odpowiedź. Jedna osoba. Nie marnuj czasu. Ostatnia próba. I halo, dzień dobry, jaka odpowiedź? Halo. Jaka odpowiedź? Ale czego odpowiedź? Odpowiedź trzy polskie miasta. A ja mam cztery polskie miasta. To proszę. Już proszę bardzo. Ostróda, Legnica, Świnoujście i Zamość. Brawo, wystarczyły trzy. 2000 zł pani się należy. Gratuluję serdecznie. Miłego dnia.